witamy serdecznie w Klinice Medycyny Estetycznej L'Experta. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o metodzie radiofrekwencji mikroigłowej RF. Mija 11 lat, odkąd pan dr Marek Wasiluk sprowadził tą metodę do Polski i rozpoczął opracowywanie metody klinicznej. Jak to się w ogóle zaczęło? Sama historia jest dosyć ciekawa. Myślę, że może być nawet inspirująca, ponieważ technologia pochodzi z Korei. No i o tyle było fajne, że miałem nawet przyjemność poznać lekarza, dermatologa, bo to dermatolog wymyślił, opracował, autora technologii. Było to 12 lat temu, podczas jednych z targów, kiedy po prostu zainspirowałem się urządzeniem, bo to było dosyć ciekawe, dlatego że było malutkie stoisko jakiejś firmy, którą ja w ogóle jej nie znałem. Na stoisku było jedno urządzenie i człowiek jeden, który przy tym stoisku był. Mało tego, on nawet za bardzo profesjonalnie się nie prezentował, bo ja do tej pory pamiętam, że był w takiej kwiecistej koszuli, nie w jakimś garniturze białej koszuli, tylko to było takie wszystko kwieciste. Ale urządzenie wyglądało bardzo dziwnie i ja się po prostu zatrzymałem. On do mnie podszedł, zacząłem się wypytywać i jak zaczął z bardzo dużym entuzjazmem opowiadać, że to jest, będzie rewolucyjne, że to jest takie fajne, że to jest, że on właśnie jest autorem, bardzo mnie to zainspirowało i powiem szczerze, po tej konferencji, po tych targach, zacząłem szukać. Jak zacząłem szukać, to nic nie mogłem znaleźć na temat tej technologii. No właśnie, a dlaczego ta metoda pana tak zainteresowała? Wtedy mnie zainteresowała to troszeczkę przypadkowo i później ten duży entuzjazm człowieka i autora, właściwie pomysłodawcy mnie zainspirował. Natomiast później ja lubię szukać, jak coś jest nowego, to zawsze staram się to zgłębić, bo to jest moja natura, więc bardzo chciałam zobaczyć, czy to jest prawda, co to w ogóle jest. No właśnie, a jakie jakby działanie było przedstawiane przez pomysłodawcę? To było śmieszne, bo firma wtedy reklamowała to na dwa, no może trzy wskazania. Jedno takie trochę zgodne z tym, co się mówi, aczkolwiek delikatnie, czyli że to poprawia jakość skóry, ale głównie mówili o to, że przy oczach. To pojemne. Tak. Ale to było na zasadzie odświeżenia, bardziej w takim kontekście to było przedstawiane. Drugie wskazanie to było pory, że to działa bardzo dobrze na pory, aczkolwiek szczerze mówiąc właśnie patrząc już przez ten pryzmat 11 lat, no to nie do końca, jest to takie super napory, a to jest jedno z dalszych wskazań. I na trądzik, ale nie na blizny, tylko na trądzik taki aktywny. I to mnie najbardziej wtedy zdziwiło i zaskoczyło, jak to ma działać na taki zapalny trądzik, gdzie mamy czerwone ślady jakieś. To właśnie może zaogniać jeszcze, prawda? Może zaogniać, zdecydowanie tak. Natomiast tak w tym momencie było to reklamowane. No ale niemniej, ponieważ technologia wydawała się ciekawa, sama radiofrekwencja, czyli to słowo, to od dawna było używane, więc to nie było coś nowego. Natomiast to jest mikroigłowa, że mamy igiełki i się wkłuwamy. To było coś nowego, no ale później dość dużo czasu minęło, zanim ja się zdecydowałem, bo w zasadzie to rok, ponad rok minął, zanim ja się zdecydowałem, bo żadnych informacji nie można było znaleźć. Od firmy żadnych informacji, jakichś takich szerszych, głębszych, jakichś badań, no nie było. To był super pomysł, też Koreańczycy trochę inaczej działają, więc oni też nie mają takiego super opracowanego marketingu. Ale to, co było później ciekawe, że jestem rok później na tej samej konferencji, jest to samo urządzenie, już lepsze stoisko, ładniejsze. Ale tej samej firmy. Tej samej firmy, ale już jest kilka innych, też koreańskich. I w tym momencie wróciło do mnie to wszystko, przypomniałem sobie, co było rok wcześniej, ale mało tego, stwierdziłem, że skoro tak to się rozwija, to jednak w tej Korei coś tam się dzieje, tylko do Europy, czy jakby w anglojęzycznym nomenklaturze i bym powiedział środowisku, to się nie rozwija. No i po tej drugiej konferencji zacząłem znowu szukać, i już trochę informacji znalazłem. A później, dosłownie kilka miesięcy później, byłem w Korei służbowo i stwierdziłem, że w takim razie na żywo pojadę do dwóch firm akurat i porozmawiam. No i po tych rozmowach, ja już jadąc na te spotkania do Korei, już wiedziałem, że moim zdaniem to powinno trochę inaczej działać, że to nie powinno tyle działać na trądzie. No właśnie, a może zacznijmy jeszcze tak. Na czym polega radiofrekwencja mikroigłowa RF? Sama jakby technologia i metoda, tak? Sama metoda polega na użyciu dwóch technologii. Nakłucia oraz prądu zmiennego o wysokiej częstotliwości, czyli tego tak zwanego prądu RF.
I samo nakłuwanie było wcześniej znane, to nie było nic nowego. Sam prąd RF dużo wcześniej był używany w czasie. Ale bez nakłuwania. Ale bez nakłuwania. Sobie funkcjonowało, tak, i prąd sobie funkcjonował. Natomiast ten doktor po prostu stwierdził, że warto to połączyć. I co to nam dało? Dało to nam dużo większą przewidywalność i precyzję zabiegu, bo jeśli chodzi o to, jak ta technologia działa już na skórę, nie co my stosujemy, no to mamy tutaj trzy rzeczy, które działają. Czyli mamy prąd, który powoduje podgrzanie, to jest ten efekt termiczny, mamy efekt mechaniczny, czyli pokłucia, i mamy trzeci efekt elektromagnetyczny, czyli depolaryzacji błon komórkowych i że tak powiem, zaburzenia elektromagnetycznego w tkance. I to wszystko jak się połączy, to jest w trybie frakcyjnym, jak się połączy w tym, że te igiełki umożliwiają nam precyzyjne na głębokość dotarcie, to się okazuje, że możemy zabieg fajnie... Zabieg wykonywany jest głowicą, która ma jakąś powierzchnię, to też jest jakąś powierzchnię, tak, ale też precyzyjnie możemy naprawdę, gdzie my chcemy, na jakiej głębokości zadziałać. Poprzednio, jeśli chodziło o igiełki, to był tylko, prawda, ten mechanizm mechaniczny, a jeśli chodzi o taką zwykłą, tak zwaną kontaktową radiofrekwencję, to byśmy robili to wszystko przez skórę. Problem był z dotarciem, no i był problem z precyzją. A tutaj coś takiego powstało i to się okazało genialne. I wracając do tych naszych, bym powiedział, całej historii, to ja już lecąc do Korei, jeszcze nie mając urządzenia, już byłem przygotowany, stwierdziłem, że według mnie to powinno super działać, ale wcale nie na trądzik, wcale nie na pory, tylko na blizny. No i ewentualnie już wtedy zaczynam się zastanawiać, czy może być może na rozstępy, albo na takie napięcie skóry, nie tylko odświeżenie. Dużo głębsze niż firma myślała. No i żeby jeszcze było śmieszniej. No właśnie, a jak pan na to wpadł, że to coś innego i coś głębiej, coś bardziej? Znaczy, to była głównie logika myślenia. Ja zawsze, jak ja robię jakieś zabiegi, to staram się rozumieć, co robię. Czyli nie tylko, że mam urządzenie, mam parametry, tak, tu wciskam to czy to, albo tak działam i to ma spowodować taki efekt, ewentualnie tylko niektórzy patrzą na objawy, czy na zasadzie zaczerwienienie, czy nie ma zaczerwienienia. Ja chcę zrozumieć, co to powoduje w tkance i w takim razie jaka jest reakcja tkanki na to, co się dzieje. No i jak na to tak spojrzymy, no to wtedy logicznie można wyciągać różne wnioski, co to w teorii też powinno spowodować, w sensie tej zmiany estetycznej. I dla mnie to było pewne, że jakby te inne wskazania typu rozstępy, czy blizny, czy nawet działanie liftingujące, to są dużo fajniejsze wskazania dla radiofrekwencji mikroigłowej niż to, co reklamuje firma. Ale naprawdę rozmawiałam z paroma firmami przez długi czas, nawet niektóre firmy do tej pory nie wiedzą, jak tego urządzenia optymalnie stosować. A w tamtym czasie to w ogóle ja się wprost pytałem, ale słuchajcie, może to na blizny, czy na rozstępy będzie działać? Nie, to nie działa na blizny, rozstępy. To była wprost odpowiedź. I ja rozmawiałem z trzema firmami, byłem w dwóch wtedy, u dwóch producentów. No i że było śmiesznie, to kupiłem urządzenie nie od tego człowieka pierwszego. Hawajskiego szuka. Tak, nie. Bo się okazało, że już jest troszeczkę lepsze, już jest troszeczkę inne i kupiłem inne po prostu. Ale nie ukrywam, że kupiłem w ciemno, ponieważ do takich wskazań, no to by nie było sensu kupować tak naprawdę, bo urządzenie tanie nie było. Nie było znane, więc też nie było czegoś takiego, że no to tutaj medialnie można to sprzedawać, można, nie wiem, pokazywać jakieś tam ciekawe rzeczy. I niestety to się wszystko trochę tak, no może to wszystko było przemyślane, ale z drugiej strony było trochę takim małym ryzykiem. No i później urządzenie przyjechało i zacząłem swoje testy i próby. Czyli rozpoczął pan testy od blizny trądzików. Od blizny i rozstępów. I od rozstępów. Bo oczywiście to jest tak. Rozpocząłem od tego, co firma mówiła. Czyli firma mówiła, że zmarszczki pod oczami, bo oni mówili to napięcie skóry, głównie im chodziło o zmarszczki wokół oczu. Zacząłem od tego, ale ten efekt był taki dosyć delikatny. Co prawda już teraz wiem, że to też wynikało z mojej niecierpliwości, bo że na ten efekt trzeba po prostu poczekać i zrobić serię zabiegów. O tym firma nie mówiła. Natomiast bardzo szybko stwierdziłem, że no, ja spróbuję na rozstępy. A później spróbuję na blizny, bo w sumie rozstępy były pierwsze, blizny były potem troszeczkę później. No i stwierdziłem, że okej, no to w takim razie trzeba znaleźć pacjentkę, trzeba popatrzeć, jak na te rozstępy zadziałać. Problem był taki, że nikt nic nie był w stanie powiedzieć. Ja próbowałem od producenta. Czyli zaczynał pan od zera. Od zera. Miałem urządzenie, miałem jakąś dosłownie instrukcję kilkustronicową, gdzie ona była bardziej techniczna, co do czego podłączyć, niż jak to klinicznie użyć.
bo po prostu firma dawała nic więcej i musiałem trochę metodą prób i błędów działać. I to chodziło o to, że nie tylko w kontekście tych moich, nazwijmy to, pomysłów na rozstępy czy na blizny, ale nawet tych standardowych. To były bardzo krótkie, na zasadzie dwie linijki, tak, tak trzeba robić. No i jak się przygotowałem do rozstępów, to miałem pewne wątpliwości, no bo czy zadziała, czy nie zadziała, czy nie zrobić za mocno, czy nie zrobić za delikatnie, żeby był efekt, a z drugiej strony, żeby też nie skrzywdzić pacjenta. Ale znalazł pan odważną pacjentkę. Znalazłem. No, oczywiście, że znalazłem. Zresztą pacjentka moja wtedy stała i cały czas stała, więc pani Ania jest, to bym powiedział, wybranką. Ale też była sytuacja śmieszna, bo oczywiście ja nawet nie wiedziałem, ile potrzeba zabiegów, ile potrzeba czasu. I to było tak, że ja jakoś późną wiosną, wydaje mi się, namówiłem panią Anię i ona powiedziała dosłownie, cytuję: panie Marku, pan robi, ja wszystko miałam na rozstępy robione, nic nie pomogło, więc aby tylko nie pogorszyło się, ja tam jestem gotowa robić. Ona miała na udach te rozstępy. I zrobiliśmy jeden zabieg i później, prawda, dwa tygodnie po jesteśmy w kontakcie, coś się zmienia, nie ma. Trzy tygodnie po jesteśmy w kontakcie, coś się zmienia, nie, nie ma. Cztery tygodnie, myślę, że tak z pięć tygodni minęło. I coś się zaczęło dziać. Nie, właśnie się nie zaczęło dziać. Już mi entuzjazm trochę opadł i jednocześnie jej też opadł, no bo nic się nie zaczęło dziać. I później ona, ponieważ ona w takiej dość dużej korporacji pracowała, wyjechała na 3 miesiące w ramach tam wewnętrznego tam jakiejś wymiany i projektu do Dubaju. No więc na 3 miesiące zniknął kontakt z nią. Ja nie pamiętam, kiedy wróciła, czy tam w lato pod koniec, czy na początku jesieni. W każdym razie wraca i przychodzi do mnie z innymi tam rzeczami, bo ona różne rzeczy sobie robiła i sama, bo ja już nawet się nie pytałem, mówi: panie Marku, ja w ogóle zapomniałam, że myśmy robili coś na te rozstępy. Ja wracam, ja, że tak powiem, przyglądam się swoim udom, a ja mam rozstępy mniejsze. Czyli zauważalnego. Czyli tak, tylko problem był taki, że po prostu ten efekt był po kilku miesiącach, a nie po, powiedzmy, kilku tygodniach. W międzyczasie, ponieważ ja się tak na tej jednej pacjentce nie poddałem, stwierdziłem, że jeszcze drugi raz spróbuję przynajmniej, więc inną panią, tym razem już też były rozstępy na biuście, ale to nawet nie tylko do rozstępu, ale też taka wiotkość skóry, taki miks troszeczkę, bo ta pani druga to miała trochę więcej lat już. I też ją, też moja stała pacjentka, bo ja byłem otwarty, zawsze jestem otwarty, jak coś testuję. I u tej pani też zrobiliśmy zabieg i u niej troszeczkę szybciej ten efekt zaczął być widoczny, po jakichś 4-5 tygodniach, ale to się w sumie w czasie zsynchronizowało, czyli zrobiłem dość duży odstęp między pierwszym a drugim zabiegiem, bo też myślałem, że coś ja nie tak zrobiłem, też co tutaj zmienić, co usprawnić, czy coś zwiększyć, coś zmniejszyć w parametrach. I w podobnym czasie obie pacjentki pojawiły się, że jest efekt, no i wtedy, no to już ja się, bym powiedział, nakręciłem i stwierdziłem: dobra, no to testujemy już coraz bardziej. I no i tak to się potem potoczyło. Opracował pan taką metodę no stretch marks. Tak, ja to celowo tak nazwałem, bo z kilku powodów, no ale najważniejszy powód jest taki, że... To jest pana autorka. Tak, to jest moje autorskie i teraz niektórzy mówią: a co w tym jest autorskiego? No jest o tyle autorskie, że radiofrekwencja mikroigłowa to jest nazwa technologii. To tak jak ja, jak powiemy, że pojazd mechaniczny, no to to jest jakaś tam definicja i rower jest pojazdem i samolot, no ale rowerem nie da się latać, ale samolotem po ścieżce rowerowej też się nie da jeździć. Zupełnie do różnych rzeczy mogą służyć. I teraz te urządzenia, które mamy na rynku, cały czas są bardzo różne. I to jest tak, że po pierwsze nie każde urządzenie działa. Czyli są takie, no właśnie, które z założenia... Ale jeszcze na chwilkę wrócili do... bo rozmawialiśmy o rozstępach. O bliznach to rozumiem, że działanie jest podobne. Działanie jest podobne, na blizny troszeczkę później się bliznami zająłem. To oczywiście to nie działa na wszystkie blizny, to był taki drugi etap. I to napięcie skóry to jest takie trzecie, ja bym powiedział, główne wskazanie dla radiofrekwencji. Czyli zabiegi liftingujące. Tak, aczkolwiek musimy dobrze ten lifting rozumieć, bo to napięcie skóry, a dobrze, lifting... Radiofrekwencja mikroigłowa działa na skórę. Ona nie działa na nic, co jest głębiej. Jeśli już nawet zadziała, to jako powikłanie, jeśli zrobimy za głęboko zabieg i na przykład możemy rozpuścić tkankę tłuszczową. Czyli my możemy uzyskać efekt liftingu skóry, ale tylko skóry, czyli napięcia,
zwiększenia sprężystości. I jeśli ktoś ma szczupłą buzię, nie ma dużo tkanki tłuszczowej, to faktycznie mamy efekt uniesienia na przykład policzków, czy uniesienia skóry na brzuchu. I to jest bardzo fajny efekt i to jest efekt, który jest... To jest efekt długotrwały? Tak, bo ona przebudowuje. On to jest efekt bardzo długotrwały, tylko na niego trzeba trochę poczekać, no i najczęściej trzeba kilka zabiegów zrobić. Natomiast jeśli ktoś ma grube policzki i ma opadnięte, no to ono nam nie uniesie tych policzków. Jak ktoś ma, nie wiem, problem, że ma nadmiar skóry pociąża, ale też i nadmiar tkanki tłuszczowej, no to ona nie zadziała, bo ona na skórę znowu zadziała, ale i złożnie. Gęstość skóry? Tak, na gęstość skóry to jest jedno z najlepszych urządzeń, zdecydowanie tak. Gęstość, sztywność, poprawę takiej tej sprężystości, to wszystko radiofrekwencja daje. A wspomniał pan, ale ja przerwałam, że są różne urządzenia. No właśnie, gdybyśmy się zatrzymali na tych urządzeniach, tak? Czym one się różnią? Które są dobre, które są niedobre? Czyli ja... zabieg zabiegowi nie będzie równy. Zabieg zabiegowi nie będzie równy, bo tak jak powiedziałem, to mamy igły, które się wbijają i mamy prąd, który przepływa. I teraz... I to jest jakby od strony technicznej. Natomiast od strony efektu zabiegu, czy efektów zabiegu, to jest responsywność tkanki na to, co my zrobimy. I teraz, żeby ta responsywność była odpowiednia, to musimy odpowiedni bodziec tkance dostarczyć, używając tego wszystkiego. Problem jest taki, że każda firma troszkę inaczej konstruuje urządzenie, bo to nie są technologicznie... Dużo jest urządzeń dostępnych na rynku. Bardzo dużo. Ale bo to technologicznie jest naprawdę proste do zrobienia. Trzeba mieć prąd, no to co za problem, to mówię, zresztą tym bardziej, że kontaktowa radiofrekwencja to była lata wcześniej. Ale żeby to zadziałało, to musi być odpowiednik, znaczy ten prąd musi odpowiednio przepływać, odpowiednie parametry musi uzyskiwać. I jedyną rzeczą w sumie w tych urządzeniach powtarzalną to jest głębokość kłucia. To jest jedyna, a reszta jest niepowtarzalna. Tu też nawet firmy używają bardzo różnych, że tak powiem, własnych kalibracji urządzenia, bo nie ma takich uniwersalnych jednostek typu... nie wiem, energia, jaką je dostarczamy, czy jakaś moc, czy cokolwiek innego, tylko tu jest coś, co się nazywa intensywnością. Ale co to jest intensywność? No dla sportowca, który biega maraton, to żeby on intensywnie się zmęczył, to on musi przebiec, no nie wiem, pewnie 1,5 razy odległość maratonu, ale dla kanapowca przebiegnie 100 metrów i dla niego będzie ta intensywność już duża tego wysiłku fizycznego. Tak tu jest trochę. No tak, czyli to jest bardzo indywidualne. Bardzo indywidualne i tu jest ten problem. Przy założeniu, że firmy też nie bardzo wiedzą, się chyba nie chcą dowiedzieć, jak zadziałać na te szczególnie większe problemy typu roztępy, to one po prostu robią urządzenie. Niech te tanie firmy po prostu najtańszym kosztem. Z punktu widzenia wizualnego mamy urządzenie, mamy prąd, mamy kłucie, no i już można sprzedawać, prawda? Można na przykład taniej niż konkurencja. I to powoduje, że po pierwsze niektóre urządzenia naprawdę w ogóle nie będą działać na większe problemy, nawet mniejsze. Niektóre mogą być niebezpieczne. No a nawet jeśli ktoś ma dobre urządzenie, to on musi się nauczyć tym urządzeniem pracować. No tak, bo jeszcze jest indywidualna konfiguracja urządzenia, tak? Tak? Ja naprawdę przez te 11 lat, w sumie 5 urządzeń przeszło przez moje ręce. No i widziałem różnicę. I też jakby wracając do samej tej metody mojej, no to na tym to polega, żeby optymalnie wykorzystywać urządzenie, które się ma. I to naprawdę trzeba to zwalidować. I mieć optymalne urządzenie, które jak najlepsze efekty daje przy dużym bezpieczeństwie. Bo jeszcze warto może wspomnieć o jednej rzeczy, że przy roztępach to są zabiegi bardzo agresywne. O ile przy tam odświeżeniu skóry, no to no nie jest to tak mocno. To przy roztępach to są agresywne. I żeby zrobić skutecznie i bezpiecznie, czyli żeby był efekt, a jednocześnie nie było powikłań, no to jedziemy troszeczkę na granicy między... I ta granica jest bardzo mała. I w tym momencie naprawdę trzeba to zwalidować. Ja pierwsze 2-3 lata to w ogóle nikomu się nie dałem dotknąć, tylko robiłem, trochę kombinowałem, potem zmieniałem urządzenia. Później też patrzyłem, też roztęp roztępowi nie jest równy, też inny roztęp jest, nie wiem, dwumiesięczny, inny jest 15-letni, inny roztęp jest u 20-latki, czy nawet u 11-latki, bo to takim podziałem no tak, młodszy. To jest indywidualne. Inny jest u 60-latki, też takie panie sobie poprawiają, czy nawet chodzi o napięcie skóry, więc jest mnóstwo czynników, które tu mają wpływ. I teraz ja w tej swojej metodzie, czy w tym, co my robimy, prawda, w Lekspercie, wszystko to uwzględniamy, czyli każdy zabieg jest, no, optymalnie, na ile jesteśmy oczywiście możliwie i na ile jesteśmy w stanie przewidzieć, dobierany do
do konkretnej osoby, konkretnego problemu, uwzględniać te wszystkie czynniki, a nie tylko na bazie tabelek. To daje dużo większą szansę i dużo większą skuteczność, a jednocześnie mniejszą liczbę zabiegów, więc nawet jak ktoś patrzy z tej perspektywy, no to, to po prostu on ma po pierwsze większą pewność, że to będzie działało, a po drugie będzie miał jeszcze większą pewność, że nie musi tak często przychodzić. No i ostatnia rzecz najważniejsza to kwestia powikłań. To do bezpieczeństwa, jeśli pan pozwoli, to jeszcze wrócimy, natomiast chciałabym jeszcze zapytać, bo spotkałam się z takim określeniem jak pulsacyjna radiofrekwencja mikroigłowa RF. Tak. Gdyby pan jeszcze wyjaśnił, o co tutaj chodzi. To jest... Na bazie radiofrekwencji mikroigłowej powstało coś, co się nazywa pulsacyjną. Główna różnica... Czy to jest jakby nowa technologia, czy nowa? Ona jest nowsza, ale ona jest do innych wskazań. To jest technologia, która służy głównie poprawie, tak już mówiąc bardzo fachowo, bariery między nas skórkiem, a skórą właściwą. A to się przyczynia terapii, czy tam bym powiedział profilaktyce nawet niż terapii, przebarwień i takiemu profilaktyce albo regeneracji. To jest właściwie nowe zastosowanie. To jest nowe zastosowanie, ale to są zupełnie inne parametry. Tam jest zupełnie inny prąd, który płynie i on zupełnie inaczej oddziałuje. My tam praktycznie nie działamy termicznie. Tam głównie chodzi o ten szok elektromagnetyczny. To jest główne wskazanie. Też jest inna głębokość, inaczej to się wszystko ustawia. Więc jest, to jest nowsze, inne wskazanie. W ogóle na rozstępy to nie zadziała. W ogóle to nie zadziała na lifting. Minimalnie na odświeżenie skóry zadziała, no bo jednak mamy ten uraz mechaniczny. Czy są wskazania w postaci przebarwień? Przebarwień i to też nie usuwania, tylko żeby one się nie tworzyły i takiej charakterystycznej skóry, szczególnie u starszych pań na dekolcie i na szyi, która jest taka lekko czerwona. To nie jest kwestia rumienia, to nie jest kwestia wiotkości, tylko takiego lekkiego, stałego zaczerwienienia. To też jest spowodowane między innymi tymi procesami starzenia, ale między innymi w cudzysłowie brakiem szczelności między naskórkiem a skórą właściwą i tutaj ona fajnie działa, natomiast na te inne wskazania w ogóle. Okej, to już będziemy wiedzieć więcej. Wróćmy do bezpieczeństwa. Cóż, ja mogę powiedzieć. Czy to są zabiegi bezpieczne i co zrobić, żeby były bezpieczne? Ja powiem tak. To jest jedna z najbezpieczniejszych metod, jakie są w medycynie estetycznej, która daje realne efekty, a nie udaje, że daje efekty. I to jest fakt, i to jest potwierdzone, moim 11-letnim doświadczeniem w stosowaniu. Jeśli mówimy o powikłaniach, ja mówię teraz o sobie i o swoich, bo to też nie jest tak do końca różowo, bo się zdarzają te powikłania, ale ja mówię o tym, co się tutaj dzieje, to myśmy tak na twarz mieli dwa przypadki. To akurat pamiętam, no bo nie ma dużo, gdzie się wdała niewielka infekcja, ale taka to oczywiście do wymagająca po prostu maści z antybiotykiem, nie jakiegoś mocniejszego działania. W kilku, ale dosłownie kilku przypadkach było przebarwienie, które się pojawiło i mieliśmy jedną reakcję alergiczną na igły. W rozstępach, akurat jeśli chodzi o te przypadki infekcji, to chyba się nawet nieraz nie zdarzyło, chociaż zabiegi są naprawdę mocniejsze, tylko tam jest też dużo większy rygor, który my narzucamy na pacjentów w sensie postępowania niż przy twarzy. Pozabiegowego. Natomiast zdarzały się przypadki przebarwień pozabiegowych, pourazowych, no ale to jest, ja zawsze tłumaczę pacjentom, to jest wpisane w ten zabieg. Po prostu, jeśli chcemy zadziałać na rozstępy, no to musimy bardzo mocno działać. Nie patrzymy, czy skóra się przebarwi, czy nie, bo to po pierwsze schodzi, praktycznie zawsze schodzi, a po drugie to nawet jak nie zejdzie do słomy, to żeby się tego pozbyć. Natomiast nie możemy z racji tego, żeby nie wywołać takiej przebarwień, robić samych zabiegów. Ale tutaj z tymi przebarwieniami od razu powiem jedną rzecz. Mega dużo zależy od urządzeń, nie tylko od parametrów. Bo naprawdę między urządzeniami jest bardzo, bardzo różnie. I to jest moje doświadczenie, więc uważam, że jest super bezpieczny zabieg. Niemniej miewam pacjentki z problemami po radiofrekwencji mikroigłowej. No właśnie, a gdybyśmy mogli chwilkę poświęcić czasu na przeciwwskazania. Czy są jakieś przeciwwskazania? Do każdego zabiegu będą przeciwwskazania, ale do radiofrekwencji, to nie licząc tych takich ogólnoustrojowych, choroby nowotworowe, jakieś ciężkie infekcje, jakieś branie, bym powiedział, obciążających leków,
to dla mnie głównym przeciwwskazaniem to jest nierobienie wtedy, kiedy ona nie ma prawa zadziałać, bo radiofrekwencja mikroigłowa często jest nadużywana w takich wskazaniach, gdzie wiemy, że to nie ma sensu jej po prostu użyć. Czyli kiedy? Czyli kiedy? Głównie wtedy, no nie mówię o tych rzeczach, prawda, typu, o których już mówiliśmy, typu trądzik albo pory, bo to jest taki efekt, który, znaczy tam takie wskazania, gdzie nie ma sensu, ale na przykład właśnie ten lifting skóry, gdzie mamy grubsze policzki. Albo stosowanie jej u osób, które mają przeciwwskazania nie do wykonania zabiegu, no ale na przykład jakieś choroby, może inaczej, jakieś choroby autoimmunologiczne, ale głównie mam na myśli niedoczynność tarczycy, gdzie wiemy, że to słabo działa. I to nie jest przeciwwskazanie, ale wiemy, że będzie dużo słabiej działało. No albo robienie na takich parametrach, że też wiemy, że to nie zadziała. No albo obiecywanie, że nie wiem, uniosło się kąciki ust, przykładowo po radiofrekwencji mikroigłowej. No ale może to jest też trochę związane z takimi mało realistycznymi oczekiwaniami pacjentów. Pewnie tak, ale oczywiście te mało realistyczne oczekiwania wynikają ze złego przekazania przez osoby wykonujące. Co my nią możemy osiągnąć, czego my nią nie osiągniemy, ewentualnie ile potrzeba zabiegu, bo to nie jest, to jest super urządzenie, ale to nie jest tak, że ono daje efekt w miesiąc. Jeśli mamy rozstępy, no to jeszcze jest czas oczekiwania na efekty zabiegu. Konieczność powtórzenia zabiegu, więc jeśli mówimy o zabiegach problemowych typu blizny czy rozstępy, to nie na każde rozstępy, nie każde urządzenie, no i praktycznie nigdy jeden zabieg. To są już mistrzostwo świata, zdarza się, ale bardzo rzadko, że jeden zabieg da efekt spektakularny. Jeśli mówimy o odmładzaniu skóry, no to trochę zależy od wieku, bo inaczej jest, jak ktoś ma 35 lat, a co innego, jeśli już ma 45 lat, to już jakby jeden zabieg nowo nie zrobi mu efektu spektakularnego. Jeśli mówimy o liftingu, nie wiem, na przykład wiotkiej skóry na brzuchu, to fajnie, to jest bardzo fajne urządzenie, ale znowu seria zabiegów, a czasami trzeba wykorzystywać synergię, łączyć z czymś innym. I najczęściej te przekłamania są dlatego, że o tym się nie mówi, bo się nawet czasami nie ma doświadczenia. No albo ewentualnie druga rzecz, że urządzenia są słabe. Bo naprawdę ja miewałem i miewam pacjentki, które po radiofrekwencji mikroigłowej miały blizny i nie dlatego, że się źle goiło, że po prostu takie było urządzenie, którym się rozpuścił tłuszcz, tkanka tłuszczowa na policzkach i wszystko osiadło. U których zamiast się zagęścić, skóra się, że tak powiem, zrobiła bardziej wiotka i gąbczasta. Więc to się zdarza i szczerze mówiąc nie powinno, bo przy tak prostej technologii, tak w sumie precyzyjnej, jeśli chodzi o wykonanie zabiegu, to takie rzeczy się nie powinny zdarzać, no ale to znowu jest pokłosie tego, że są bardzo różne urządzenia. Bardzo dziękuję, panie doktorze. No ja mogę powiedzieć, że uważam, że radiofrekwencja mikroigłowa RF to jest jeden stop zabiegów medycyny estetycznej. Zdecydowanie tak. Także serdecznie dziękuję za wywiad. Ja również dziękuję, ale podsumowałbym taką krótką puentą w kontekście odmładzania skóry, czyli działania radiofrekwencji mikroigłowej w odmładzaniu skóry, szczególnie na twarzy czy na szyi. Radiofrekwencja mikroigłowa bardzo rzadko jest jedyną metodą, którą trzeba wykorzystać, żeby odmłodzić ładnie twarz i odmłodzić naturalnie twarz. Ale nie da się tego zrobić w ogóle, jeśli się w ramach programu odmładzania radiofrekwencji mikroigłowej po prostu nie wdroży. Czyli pamiętajmy o tym, że to jest zabieg, który, jeśli mówimy o odmładzaniu, rzadko jest jedynym, który da nam efekt spektakularny, ale najważniejszy, albo ten jakby kluczowy element, bez którego bardzo ciężko jest fajny efekt osiągnąć.